Niemcy nie są narodem wojowniczym, ale są narodem wojowników. Co oznacza, że nie chcą wojny, ale też się jej nie boją. Naród niemiecki kocha pokój, ale kocha też swój honor i wolność. Adolf Hitler. Tak oto za pomocą słów jeden z największych zbrodniarzy w historii zmienił frustrację swojego narodu w chorą nienawiść do niewielkiej grupy ludzi. Saddam Hussein nazwał swoją inwazję na Kuwait dżihad, świętą wojną, co bardzo skutecznie zmieniło sposób, w jaki mieszkańcy Iraku postrzegali słuszność danej sprawy. Jaki z tego wniosek? Musimy precyzyjnie dobierać nasze słowa, bo język jest obrazem naszego świata, nie tylko naszego, ale osób, które żyją wokół nas. Nazywam się Katarzyna Skolimowska. Pomagam wychowawcom osiągać sukces wychowawczy i dbam o dobrostan nauczycieli i uczniów. Witam Cię w mojej zielonej przestrzeni, w której uczymy z lekkością, bo skupiamy się na tych rzeczach, które przydają się w życiu naszym uczniom. Bo fit edukacja to edukacja odchudzona do treści, które są w życiu ważne i które realnie zmieniają świat. I wierzę w to bardzo mocno, że słowa właśnie realnie wpływają na to, w jaki sposób my myślimy i w jaki sposób ten świat postrzegamy, w jaki sposób go projektujemy, rysujemy, malujemy, jaki sens nadajemy temu wszystkiemu, co myślimy, mówimy, działamy. Bo w słowach tkwi moc. I teraz jak o tym przekonać naszych uczniów? No właśnie, na początku zaproponowałabym to, abyśmy dali jakieś mocne, konkretne przykłady historyczne, tak jak te o Adolfie Hitlerze czy Saddamie Husajnie, które pokazują taką bardzo negatywną demagogię słowa i to, że słowem jesteśmy w stanie zmanipulować rzeczywistość. I oczywiście nie chodzi nam o to, aby uczniowie robili to samo, abyśmy ich tego właśnie uczyli, ale abyśmy pokazali pewien mechanizm, że skoro słowa mogły zmienić historię świata, to słowa jakże o wiele większą mają moc, jeżeli mogą zmienić historię nas, pojedynczych ludzi. Język programuje nasz mózg i jest to po prostu fakt. Tylko teraz w jaki sposób pokazać to uczniom, że jest to tak samo ważne, jak programowanie ich gier komputerowych. Jeśli nie podobają Ci się skutki, jakie osiągasz porozumiewając się z innymi, to znaczy, że jest czas, aby dokładnie przyjrzeć się słowom, poszczególnym klockom, z jakich budujemy nasz komunikat. Tak jak właśnie w elementach programowania. Wszystko ze sobą powinno współgrać, żeby dążyć do konkretnego celu. Możemy tutaj zastosować taką analogię, że jest coś takiego jak słownictwo sukcesu i słownictwo porażki. No bo spójrzmy. Zamiast powiedzieć jestem sfrustrowana, mogę użyć sformułowania stoi przede mną problem. Zostałam poniżona, sytuacja jest dla mnie niewygodna. Zostałam obrażona, źle mnie zrozumiano. Jestem przeładowana, poświęcam zbyt dużo czasu na pracę. Przyjrzyjmy się tym sformułowaniom. Te po lewej stronie są takimi zwrotami, które już od razu na samym początku odzierają nas ze sprawczości. Pokazują taką obezwładniającą moc słowa. Natomiast po prawej stronie wskazaliśmy, w jaki sposób możemy te sformułowania zamienić, aby były prawdziwe, abyśmy nie zaklinali rzeczywistości słowami typu jesteś zwycięzcą, jesteś tego wart, tylko pokazywali rzeczywistość, ale od razu się formułowali wobec niej w taki sposób, aby wzmacniać swoją sprawczość i pokazywać, że jest tutaj rozwiązanie. Bo jeżeli weźmiemy znowu pod lupę sformułowanie jestem sfrustrowana, to tutaj nie ma żadnej nadziei na przyszłość. To jest sytuacja konstans, która po prostu pokazuje, że tak jest, no i tyle. Natomiast jeżeli ja sobie powiem o danej sytuacji, o tym, jak ja się tutaj czuję, że stoi przede mną problem, to od razu w moim umyśle pojawia się taka myśl, że
że trzeba się po prostu za to zabrać, rozbroić ten problem, jakoś rozłożyć na części i po prostu się z nim zmierzyć. Od razu przechodzimy do działania, albo przynajmniej do myślenia o działaniu. I to jest kolejny element, z którego mogłaby się taka lekcja składać właśnie na temat mocy słowa i tego, jak warto przyłożyć wszelkich starań do tego, żeby nasza komunikacja była jasna. Najpierw nasza w naszym umyśle, programowanie naszego umysłu, następnie idąc dalej, komunikacja ze światem. I to jest świetny też start do tego, aby wejść w temat asertywnej komunikacji. I tutaj już mnóstwo różnych pomysłów pojawia się nam w głowie. Jednak tutaj takim sercem tego spotkania na tej lekcji uważam, że byłby właśnie trening przeformułowania danych treści z takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które się do nas przykleiły, z którymi działamy tak schematycznie, na takie, które właśnie nas wzmacniają. Na koniec zapytałabym uczniów, z jakich słów chcieliby być znani. Co chcieliby, aby ich otoczenie pamiętało z tego, w jaki sposób się wypowiadają? Bo słowa się do nas przyklejają, bo słowa mają moc i one po prostu później żyją swoim życiem. I warto się nad tym zastanowić. Nawet jeżeli na początku pojawiłyby się jakieś śmieszne sformułowania, po to, żeby po prostu rozbroić lekcję, pewnie tak będzie, ale już w głowie zasiejemy taką myśl, takie ziarenko, że słowa po nas zostają. I co chciałabyś, żeby pamiętano po tobie? To jest jeden z przykładów do tworzenia lekkiej lekcji. Takiej, w której uczniowie widzą sens, bo widzą przełożenie od razu na realne życie, na to, że mogą to od razu tę wiedzę wykorzystać. To jest lekcja, która buduje sprawczość Twoich uczniów i pokazuje, że nawet jeżeli teraz są w sytuacji marazmu lekcji online i tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, mamy sprawczość do tego, aby myśleć o swoim życiu w taki sposób, by wziąć je w swoje ręce, a nie pozwolić na to, aby okoliczności po prostu nas obezwładniały. I to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie w dzisiejszych czasach. Jeżeli podoba Ci się ten pomysł, zapraszam Cię do innych filmów na moim kanale, na których dzielę się swoimi pomysłami i konkretnymi realizacjami danych tematów lekcji, właśnie w temacie Fit Edukacja Narzędzia Nauczyciela. Natomiast jeżeli nadal czujesz niedosyt, a wierzę, że tak jest, zapraszam Cię na webinar, na którym opowiem Ci, w jaki sposób właśnie tworzyć takie lekcje w rytmie Fit Edukacji, które składają się z konkretnych 4 kroków, konkretnych 4 filarów i pokażę Ci, w jaki sposób możesz z lekkością i zwinnością przeprowadzić skuteczną innowację wychowawczą w Twojej szkole. Zapraszam Cię, znajdź link poniżej, zapisz się, odbierz bonus i bądź z nami.